Co cię najbardziej zaskoczyło podczas dzisiejszej debaty? No, zaskoczyło mnie jednak to, że referendum jest traktowane właśnie jako cudowna broń, jako takie remedium na wszystkie choroby demokracji, jako taka wunderwaffe, która pozwoli obywatelom, obywatelkom, społeczeństwu czy narodowi stać się suwerenem naprawdę i podmiotem. Myślę, że demokracja ma tych instrumentów dużo więcej, wśród nich też ważniejsze, to znaczy myślę, że ordynacja wyborcza, ograniczenia, system liczenia głosów, to są te blokady dużo poważniejsze. I zresztą też jakby to zróżnicowanie jest istotne, tak? To znaczy, że referenda czy taki sposób podmiotowości, ale właśnie również na przykład poważnie traktowane konsultacje społeczne są tymi elementami, gdzie ludzie mogą zabierać głos. Trochę też mi się wydaje, że władza, która zastrzygła uszami, dostała taki sygnał ostrzeżenia, to mówi, dobra, weźmy tam coś z tych takich partycypacyjnych mechanizmów, z tych instrumentów, które naruszają ten nasz spokój i ład, wrzućmy im, niech mają coś tam. Tam te referenda, bo tam nic nam nie mogą tym zrobić, nic to nie znaczy, tak? A równocześnie są ludzie, którzy te referenda wrzucają na sztandary, to jest główne hasło. Naprawdę mówiąc, nie ma jednego hasła na demokrację. Ktoś mówi, że całym lekiem na całe zło są JOW-y, chociaż JOW-ów jest setki, tak? Czy można sobie wyobrazić? Albo po prostu referenda, no to jest nieprawda. Znaczy demokracja jest bardziej skomplikowanym systemem i formy uczestnictwa też ludzi w demokratycznym procesie nie opierają się na jednym instrumencie i to do tego takim instrumencie radykalnie upraszczającym, jakim jest referendum. Okej, a pojawił się taki głos, że akurat tutaj przy referendach, ale wyobrażam sobie, że przy innych narzędziach mogłaby powstać jakaś koalicja środowisk obywatelskich, które są z różnych bajek ponad ideowymi podziałami. Czy ty myślisz, że to jest możliwe dzisiaj w Polsce? Czy myślę, że są takie sprawy i to się działo. Nie wiem, czy akurat referendum jest taką sprawą. To znaczy ja uważam, że dużo ważniejsze rzeczy to jest na przykład niedopuszczenie do wprowadzenia JOW-ów, dlatego że one zabetonują scenę po prostu na wieczność w Polsce między Platformą i PiS-em, ale też dużo ważniejsze są, powiedziałbym, systemowe rozwiązania związane z uprzywilejowaniem w Polsce ludzi bogatych, czy wielkich firm, czy pewnego systemu takiej niespójności gospodarczej. Myślisz, że tutaj jakieś koalicje są możliwe, tak? Z lewa, prawa. No wydaje mi się, znaczy takim przykładem na to, że koalicje nieoczywiste, czy jak gdyby grupujące bardzo różne podmioty polityczne, to też była kwestia ludzkich wolności związanych na przykład z protestami przeciwko ACTA. Wydaje mi się, że takim elementem dzisiaj powinna być rozmowa o TTIP, czyli traktacie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, tak zwanym traktacie o handlu, który tak naprawdę postawi nas w pozycji pariasa na najbliższe 100 lat. Dziękuję.